proszę Państwa, Wojciech Chmielarz, gościem Radia Poznań. Bardzo się cieszę, że udało Ci się przyjść po tym, jak spotkałeś się z czytelnikami. Dzień dobry, witamy. No ja też się bardzo cieszę, dzień dobry. Powiedz, lubisz spotkania z czytelnikami, czy to jest... No bardzo lubię. Tak? Pisze się książki dla czytelników, tak? Bo gdybym nie pisał ich dla czytelników, to bym po napisaniu ich je wsadzał do szuflady, a nie wypuszczał na rynek. I możliwość spotkania się właśnie z czytelnikami moich książek, zobaczenia ich na żywo, bo zawsze jesteśmy przecież nas dzieli bariera czasu, przestrzeni. To jest ciekawe, kto sięgał. Tak, zobaczyć, kto sięga i przede wszystkim w końcu porozmawiać, tak? Móc ich zapytać, co oni o tych książkach sądzą, czy one im się w ogóle podobały. A to jest tak, że to ty dopytujesz, czy oni ci zadają pytania? No najczęściej oni mi zadają pytania, ale bo to... No taka jest niestety formuła spotkań autorskich, że autorowi się zadaje pytania, chociaż ja bym wolał na odwrót. Znaczy, nie wiem, wiesz co? Ja bym wolał spotkania z czytelnikiem, tak, gdzie oni przychodzą, a ja im zadaję pytania po kolei każdemu. To może to jest droga do otwarcia formuły. Być może, nie, ale na poważnie. Jest we mnie duża ciekawość, żeby spotkać się z czytelnikami i po prostu porozmawiać z nimi, co oni wyciągają z tych książek, co oni w nich widzą, czy one im się podobają, czy nie. Co oni w nich zobaczyli, to jest naprawdę dla autora najciekawsze po wypuszczeniu książek, więc uwielbiam spotkania z czytelnikami, uwielbiam targi, bardzo jestem szczęśliwy, że tutaj jestem. Świetnie, my też, a z nami Twoja najnowsza książka pod tytułem Wyrwa. No nie najnowsza, bo ona jest sprzed 3 lat, to mamy... No tak, ale nie ma kolejnej, więc do tego zmierzam. Nie, no są kolejne, natomiast no, mamy tutaj wyrwę przy okazji premiery filmowej. Tak jest, 17 marca premiera przed nami i to jest tak, że no, sprzedałeś prawa. Czy to jest tak, że było to jakieś twoje podskórne marzenie, że jak się pisze tyle książek, to żeby któraś została zekranizowana? Wiesz co, zawsze jest jakieś to marzenie, chęć, myślenie o ekranizacji i że fajnie jakby ono się wydarzyło. Natomiast ja nie piszę książki z myślą o tym, żeby ona się podobała filmowcom. To nie jest tak, że non-stop marzę o ekranizacjach, żeby one się wydarzyły. Fajnie, jak do tego dochodzi, fajnie, jak to się dzieje, ale też nie mam takiego oparcia. To może troszeczkę wynika z tego, że jestem w tej uprzywilejowanej pozycji, że no, ja jestem filmowo spełniony, bo i teraz i Wyrwa wchodzi na ekrany i był serial na podstawie Żmijowiska, więc trochę się tego wydarzyło, już to widziałem, już to przeżyłem. Mało tego, oprócz tego, że ty jesteś spełniony po tej stronie, to przy ekranizacji Wyrwy no, są też dobrzy wyjadacze. To znaczy, chcę powiedzieć, że masz szczęście. Wymarzoną obsadę. Tak jest, czyli Tomasz Kot w roli głównej, Karolina Gruszka, o czym zresztą mówi nam okładka, oraz Grzegorz Damiński. Tak jest. No i znakomity reżyser. Bartosz Konopka, fantastycznie to wyszło. Znaczy, ja mam wrażenie, że nie mogło być lepszej obsady. To znaczy, chodzi, żeby była jasność, są w Polsce równie dobrzy aktorzy, ale nie ma lepszych. Tak? I nie, byłem tak pod wielkim wrażeniem, jak się dowiedziałem, kto ma w tym filmie zagrać. Tak byłem szczęśliwy i do tego jestem szczęśliwy, że to się udało doprowadzić do końca, bo to oczywiście też nie było takie od początku jasne, bo ten świat filmowy jest drapieżny i o ekranizację książek trudno. No i powiedzmy jeszcze o scenarzyście, bo tak się zastanawiam, jak to jest, no, piszesz książkę, która staje się inspirująca i ci, którzy zajmują się filmem, mówią tak, to jest materiał, ale to ty jesteś tym specem od słowa, to ty jesteś tym człowiekiem, który wykreował ten świat. No ale żeby zrobić film, potrzebny jest scenarzysta i Marcin Ciastoń. I jak wyglądają relacje pomiędzy autorem a scenarzystą? Czy wyglądają w ogóle jakkolwiek? Czy to jest tak, że jak już się sprzeda prawa, to nie ma się nic do powiedzenia? Generalnie jest tak zazwyczaj. Oczywiście można sobie negocjować umowę, ale generalnie jest tak, że po sprzedaniu praw nie ma się nic do powiedzenia na temat scenariusza. Natomiast tak jest, jak się trafi na złego scenarzystę i niemądrego producenta. Ja mam to szczęście, że pracuję i znaczy, że Marcin Ciastoń jest fantastycznym scenarzystą i Wiernik Pro to są mądrzy producenci. I odbyliśmy po prostu bardzo dużo spotkań,
na których spotkałem się z Marcinem między innymi, i sobie rozmawialiśmy o tej książce, po co ona była, dlaczego ja ją napisałem, co chciałem nią osiągnąć. I to nie chodziło o to, żeby narzucać coś Marcinowi, bo scenariusz jest jego autorstwa i jest fantastyczny, tak jak wspominałem, ale mam wrażenie, po prostu oni chcieli to usłyszeć, bo czuli, że to ich może popchnąć w jakimś kierunku, to im się może do czegoś przydać. Ja zresztą ten scenariusz konsultowałem, miałem tam możliwość zasugerować pewne swoje poprawki, ale ich nie było notabene za wiele, bo po prostu tak mi się od razu spodobał, że tam jakieś parę drobiazgów tylko miałem do powiedzenia. Niesamowita sytuacja. Widziałeś już całość? Tak, miałem to szczęście spotkać się z takim kameralnym pokazie razem z obsadą filmu i z Bartkiem Konopką, gdzie zobaczyliśmy ten film, sobie jeszcze chwilę porozmawialiśmy na jego temat. No powiem krótko, no, mi się podoba. Mamy nadzieję, że spodoba się również Państwu premiera 17 marca. Gdyby tylko targi były przesunięte o tydzień, to zbiegłaby nam się premiera z tymi wyjątkowymi spotkaniami, takimi jak chociażby to. Bardzo dziękuję, że odwiedziłeś nas na stoisku i mam nadzieję, że ekranizacja powieści nie będzie przeszkadzała w tym, żeby Państwo chcieli wejść do tego świata, który został zapisany, a wydany przez wydawnictwo Marginesy. Wojciech Chmielarz był naszym gościem. Bardzo dziękuję, że odwiedziłeś nas tutaj w Przelocie na chwilę. Ojej, jest z nami też Kicia Kocia. W tej chwili będzie nam trudno to pokazać, ale... Cześć. Ale jest. Cześć. Cześć Kiciu Kociu. Cześć. Proszę Państwa, dużo się tutaj dzieje. Wojciech Chmielarz po spotkaniu z czytelnikami był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie za zaproszenie. I miło z niecierpliwością czekam na premierę. Zwiastun jest świetny. My też. Dzięki wielkie. Do widzenia.